Cześć kochani, tutaj Shetty i dzisiaj przychodzę do was z bookhaulem z lipca i wbrew pozorom nie będzie on taki wielki jak się spodziewałam. Natomiast macie spore szanse słyszeć gdzieś w tle wiatrak, bo gdybym go nie miała tutaj włączonego, to palicho, że ja bym padła na pysk, ale mój kot by po prostu tego już nie zdzierżył, bo na dworze jest chyba 35 stopni. Więc niestety gdzieś w tle może się przejawiać szum, ale mam nadzieję, że mówię na tyle głośno, że nie będzie to problemem żadnym. I jak zwykle postanowiłam sobie wszystkie książki z tego miesiąca podzielić na pewne stosy, skąd do mnie przyszły, tak zgodnie ze źródłem, żeby wam pokazać co i jak. Natomiast trochę się już chyba pogubiłam, bo żyję tym, że niebawem wyjeżdżam na urlop, ale może udało mi się niczego nie pomieszać, więc zaczynamy. Ogółem zmieniła się też sceneria do nagrywania, tak jak widzicie. I jeżeli jesteście ciekawi skąd to się wzięło, to być może część z was już widziała poprzedni film. Poprzedni? Chyba poprzedni. Czytam jakiś wcześniejszy, podlinkuję go gdzieś tutaj, w tych kartach magicznych, gdzie wpadłam na genialny pomysł przestawiania mebli i samo przestawianie mebli nie było tak męczące jak ściąganie i wnoszenie tych książek na nowo. I ogółem tutaj jest trochę wolnego miejsca, bo ta szafka się już ugina, słuchajcie, ona powinna być na innym poziomie, no ale nieważne, bo dołem trzymają książki, więc mam nadzieję, że się nie zerwie. W każdym razie to jest właśnie miejsce, gdzie ustawiam sobie książki z danego miesiąca i potem je zbieram i o dziwo nie pomieszały mi się jeszcze z książkami z zeszłych miesięcy i w ogóle z resztą książek. Ale ogólnie będę je sobie tutaj odstawiać, jak już będę o nich opowiadać. Chociaż tak mi się zrobi zamieszanie. Nie, nie, dobra, nieważne. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od książek, od stosu może, który dostałam od wydawnictw. To mi będzie najłatwiej ułożyć. I pierwszą książką jest hashtag Remigiusza Mroza i to jest moja druga książka Remigiusza Mroza, którą przeczytałam. I właściwie wcześniej czytałam Czarną Madonnę i średnio mi się podobała. Natomiast hashtag bardzo mi namieszał w głowie. Nie wiem, czy aż nie za bardzo momentami. Nie wiem, czy się zdecyduję nagrać recenzję o tej książce, czy nie. Czy coś napisać. Póki co jest mi ciężko się przełamać, bo z jednej strony było ciekawie i namieszane, a z drugiej coś jednak gdzieś mi zgrzyta. Więc nie wiem, muszę to jeszcze chyba na spokojnie przetrawić. Ale dobra, odkładamy. Odkładamy tu. Kolejną książką to jest książka, na którą bardzo długo czekam. Jak tylko ją zobaczyłam w zapowiedziach wydawnictwa Albatros, byłam przeszczęśliwa, ponieważ chyba to jest druga część Orphan X, Człowieka znikąd. Boże, Człowiek znikąd, to jest drugi tom Orfana X. I mnie się ta książka Orphan X bardzo podobała. Ona bardzo mi przypomina Ghostmana, który był zarąbisty. Dlatego jak tylko zobaczyłam to, mówię, Boże, będę czytać. I to będzie chyba jedna z tych książek, które zabiorę ze sobą na urlop, tak myślę. Ale zobaczymy. Kolejna książka, też już przeczytana. Reguła przetrwania. I wiecie, ostatnio dużo się pojawia takich właśnie książek o tajemniczym życiu zwierząt i tym podobnych. I to jest właśnie jedna z takich też powieści. Przeczytałam ją teraz jakoś w weekend. I jest naprawdę fajnie napisana. Niebawem wrzucę na bloga recenzję, to sobie zobaczycie dokładnie. Kolejna książka to jest książka Dobre Matki. I jak odpakowałam paczkę, kiedy ją dostawałam, to mówię, chwila, ja to chciałam. Mówię, co to za książka? Po czym zaczęłam, tak, chciałaś ją. No i to jest temat po raz kolejny temat mafii, więc no coś, co ja naprawdę lubię, więc zobaczymy, jak Alex Perry tutaj co opisywał. To jest ogólnie prawdziwa historia kobiet, które sprzeciwiły się temu światu mafii, więc może być ciekawie. Idziemy dalej, pozostając w klimatach niezbyt optymistycznych, niezbyt letnich. To jest książka Treblinka 43. Ostatnio miałam okazję przeczytać Tatuażystę z Auschwitz i być może znacie mnie już na tyle, że wiecie, że ja lubię taką tematykę i interesuję się nią. I myślę, że moja przyjaciółka mi tą książkę też podbierze, tak jak próbuje mi podebrać Tatuażystę z Auschwitz, natomiast nie mam pojęcia, gdzie go wsadziłam po mojej reorganizacji pokoju i biblioteczki. No tutaj chyba nie trzeba się zbytnio rozpowiadać. No lubię tą tematykę i zobaczymy. Jest to tematyka ciężka i niezbyt przyjemna, ale no uważam, że warta zapoznania się. Zaraz nam wszystko padnie. Kolejna książka od wydawnictwa Albatros to jest piąty tom cyklu o Manitou i tym razem jest to Armageddon i bardzo mi się podoba ta okładka. Niby jest taka zwyczajna, ale ogółem te wznowienia z Mastertona są naprawdę fajne i obawiam się, że to będzie dokładnie ten sam motyw, co w poprzednich czterech tomach z cyklu Zabili go i uciekł, ale zobaczymy i tak jestem do tego bardzo przyjaźnie nastawiona. Idziemy dalej. Znowu wydawnictwo Albatros i coś też, na co czekałam. James Rollins. Ja mam plan zdobyć wszystkie książki Jamesa Rollinsa, jakie zostały wydane w Polsce, bo bardzo lubię tego autora i on łączy w swoich książkach wszystko to, co ja lubię, czyli jakieś takie tajemnice starożytne, przygody, sensacje. To są naprawdę bardzo dobre książki, więc jeżeli nie znacie jeszcze Jamesa Rollinsa, cyklu Sigma Force albo innych jego powieści, to naprawdę serdecznie wam polecam.
I idziemy dalej. O nie, tą sobie zostawimy na koniec, bo jest najsłodsza. Teraz przejdziemy do książek od wydawnictwa Uroboros. I pierwszą z nich jest Ostatni Jedi. Film nie do końca mi się podobał i nie do końca mi się ta wizja spodobała, przypadła do gustu. Natomiast mimo wszystko chętnie przeczytam książkę, bo no, jestem ciekawa. Z tego co wiem, jest tutaj wiele scen inaczej trochę wyjaśnionych. Być może dowiem się czegoś nowego, no zobaczymy. Zresztą ja lubię Gwiezdne Wojny. Kolejna książka, dosyć obszerna, grubaśna, to jest Imersja Erika Pola. I tutaj też mi się wydaje, że to będzie połączenie czegoś, co ja lubię. Natomiast ciężko mi wam jeszcze jednoznacznie powiedzieć, o czym ta książka jest. To jest właśnie trochę też takie eksperymenty, badania, trochę takich światów wirtualnych. Ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Może też wezmę na urlop, kto wie. Jak tak dalej pójdzie, to wiecie, wezmę pół biblioteczki mojej na urlop. To zamknę teraz faktycznie już ognie. Dobra, kolejna książka i chyba już ostatnia od wydawnictwa Uroboros. To jest Alisa i Czary. No i nie mogłam się na nią nie skusić, ponieważ ona nawiązuje w taki czy inny sposób do Alicji w Krainie Czarów, a ja kocham Alicję w Krainie Czarów, więc to był po prostu must have zdecydowanie. Może ją też wezmę na urlop. Taka wakacyjna, nie? Zobaczymy. I kolejna książka, tym razem od wydawnictwa SQN, na którą naprawdę długo czekałam, ponieważ ja bardzo lubię Anetę Jadowską. To jest prawdopodobnie moja najulubieńsza? Istnieje słowo najulubieńsza? Nieważne. Aneta Jadowska jest moją ulubioną polską pisarką i uwielbiam to, że tworzy urban fantasy, czyli chyba mój ulubiony gatunek z fantastyki. I jest to trzeci tom, niestety ostatni tom serii o Nikicie, czyli Diabelski Młyn. A dodatkowo w środku jeszcze książki były przepiękne karty nawiązujące do Tarota. No są śliczne, powiem wam, że mogłabym mieć taką całą talię kolejną w domu. I myślę, że za tą książkę zabiorę się jak najszybciej, bo naprawdę uwielbiam ten klimat, który się tutaj przewija. Jeśli chodzi o książki, a nie, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o książki od wydawnictwa, mamy jeszcze jedną. To jest taka urocza mała książeczka o kotach. Głównie o czarnym kocie. Chociaż mój kot akurat jest czarno-biały, ale właściwie ma tylko białe skarpetki i białe podwozie. Tak, to jest czarny. No to nie wiem, czy to normalne czytać kotu do poduszki na dobranoc? Myślę, że będziemy czytać tą książkę razem po prostu. Chociaż biorąc pod uwagę, jak mój kot teraz wygląda, wy tego nie widzicie, ja to widzę, jak się rozlewa, to nie wiem, czy będzie miała ochotę czytać książki w takim stanie. No, i więc już nic nie położymy, bo padnie. A mamy jeszcze tutaj sporo książek i nie wiem, od których zacząć, ale chyba zacznę po prostu od tej, która leży tak samopas. I to jest dziennik, który dostałam do zrecenzowania od księgarni Selkal.pl. I cóż mogę powiedzieć, ja naprawdę wierzę w siłę ziół i mimo, że mam w domu już sporo książek o ziołolecznictwie, że nie wspomnę o tym, ile ich ma moja mama, która też się tym tematem interesuje, to stwierdziłam, że kolejna nie zaszkodzi, prawda, bo wiedzy nigdy dosyć, zwłaszcza takiej. A poza tym ta książka jest naprawdę, jak zdążyłam ją już przejrzeć, bardzo ładnie wydana. Trochę nawet botanicznie bym powiedziała. Za botaniką osobiście aż tak nie przypadam, mimo że jestem biotechnologiem roślin. Ale na pewno są to rysunki, które mogą pomóc ludziom w rozpoznawaniu tych ziół w naturze, żeby nie zebrać czasami czegoś, co może nam zaszkodzić, a nie pomóc. Idąc dalej, wezmę może dwie książki, które dostałam w ramach współpracy z portalem Duże K. I pierwsze z nich to jest Cisza przed burzą, przeczytałam już. Mnie nie do końca te książki z tej serii porywają, natomiast mimo wszystko fajnie się to czytało. A kolejna książka to jest W zdrowym ciele zdrowy mózg, czyli znowu coś w moim klimacie, trochę zdrowego odżywiania, trochę tajemnic mózgu. I taka wydaje się dosyć cienka, więc chyba ją tak szybko będzie się czytało, ale zobaczymy, to jeszcze o niczym nie świadczy. Idziemy dalej i teraz pokażę wam może cztery książki, które otrzymałam w ramach współpracy z portalem Kaverna.pl. Pierwszą z nich jest Bożogrobie. Nie przeczytałam jeszcze Niby Nocy, leży... A nie, tu jest Czerwona Siostra, czyli Niby Noc jest gdzieś indziej. Ale wiecie, może to mnie w końcu zmobilizuje, skoro już drugi tom będzie na mnie patrzył jak taki wyrzut sumienia, to być może się zmobilizuje w końcu przeczytanie też pierwszego, a potem drugiego. Potem Hobbit Tolkiena. Ja już mam Hobbita na półce, natomiast nie mam go w tej ilustrowanej, najnowszej wersji. A w ogóle to jest ciekawe, że ten Hobbit jest dużo grubszy od tego, którego już mam. I naprawdę, powiem wam, że różnica jest niesamowita. Nie będę teraz szukać tego Hobbita po półkach skakać. Ale z tego co kojarzę, to gdzieś tak no, o połowę mniejszy chyba jest.
ale ogółem no kocham tą okładkę, ja w ogóle kocham smoki i kocham Smauga. I nie przeczytam tej książki, znaczy nie no, może kiedyś przeczytam tą książkę, bo ja lubię wracać do Tolkiena, ale po prostu chciałam mieć to wydanie na półce, tak jak i Silmarillion. Idziemy dalej, książka Krzyk Nicholasa Beaugleta. Nie wiem czego się spodziewać po tej książce, ale jak już pada hasło w opisie książki Szpital Psychiatryczny, to ja biorę w ciemno. I jeszcze jedna, znowu coś z takiej mojej bajki o super odżywianiu, książka właśnie Super Odżywianie, czyli Energia, Witalność i Zdrowie. Fajnie wydana, w twardej oprawie. Nie ma rysunków. Straszna rzecz, słuchajcie, nie ma rysunków. Ale liczy mi się, wydaje mi się, że w tym przypadku liczy się bardziej to, co zawiera w sobie, a wydaje mi się, że będzie naprawdę dobra. Dobra, słuchajcie, zostały mi jeszcze dwa stosy. Jeden właściwie nie, dwa stosy to są zakupy własne, z tym, że jeden to jest z księgarni Tania Książka, a drugi to jest z Book Depository, czyli zacznę może od tych książek po polsku, żeby na koniec zostawić sobie to po angielsku. I zakupiłam sobie Profil Mordercy, ponieważ to jest ponoć świetna książka dla fanów Trupiej Farmy i tym podobnych klimatów. Ja jestem fanką Trupiej Farmy, zawsze marzyłam o tym, żeby zostać antropologiem sądowym albo właśnie kryminologiem. I też parę innych zawodów mi się przewinęło przez myśl. Dlatego no, to też było takie must have. Kolejne, to też będzie jak wyrzut sumienia. Zbudzone furie, czyli trzeci tom Modyfikowanego Węgla. Pierwszy i drugi kupiłam na targach książki w Warszawie i leżą nawet tutaj pod spodem. I nie chcę tam patrzeć, bo aż głupio, że już mam trzeci, a nie przeczytam ani pierwszego, ani drugiego. I nie, tych książek raczej nie wezmę na urlop, bo są ciężkie. Zresztą jak będę tyle książek chciała zabrać ze sobą na urlop, to mam wrażenie, że siostra mnie nie wpuści do samochodu z nimi wszystkimi. Ale no tak, kiedyś przeczytam. Kolejna książka, którą sobie kupiłam, to jest Zakazana Archeologia, gdzie nawet nie wiedziałam, że ona wychodzi. Kiedyś właśnie tak przeglądałam sobie zapowiedzi chyba, czy nowości na stronie taniaksiążka.pl i ona mi wpadła w oko, a ponieważ archeologiem też kiedyś chciałam zostać i właściwie do tej pory bym chciała nim zostać, to nie mogłam się bez niej obejść. I kupiłam sobie jeszcze dwa komiksy. Pierwszy to jest drugi tom Harley Quinn z tej nowej serii DC Odrodzenie, a drugi to jest Legion Samobójców. Ja się ogółem coraz bardziej przekonuję do komiksów, natomiast jak sobie posprawdzałam, wiecie, ile tego wszystkiego jest z Marvela, ile tego wszystkiego jest z DC, bo właściwie inne mnie jakoś specjalnie nie interesują, to nie ogarnęłam. Naprawdę, tego wyszło w przeciągu tylu lat tak wiele, że nie ogarniam tego swojego małym mózgiem. No i przez to, że jak ja byłam małym dzieckiem, to moja siostra zaczytywała się w X-Menach. Miała też jeszcze takie komiksy, wiecie, te kilkustronicowe, te takie papierowe, te takie, o Jezu, hard. I nie możemy ich za cholerę znaleźć, ja pisałam, że po prostu babcia je gdzieś zachomikowała, więc one pewnie gdzieś są, więc może je kiedyś odzyskam. Natomiast cała reszta komiksów, być może kiedyś dojdę do takiego etapu, że będę ekspertem. Być może. Nie wiem. Dobra, został nam ostatni stos i to jest właśnie stos moich książek zamówionych z Book Depository. I najlepsze to jest, że ja zamówiłam je w kwietniu albo w maju. Natomiast dotarły do mnie tylko 4 z 10, a 6 nie. Na szczęście Book Depository jest tak fajną firmą, że idzie się z nimi dogadać i po prostu wysłali mi te książki na nowo, te, które do mnie nie dotarły. I naprawdę w przeciągu potem 10 dni do mnie dotarły. Nie wiem, co się stało z tamtymi, nie mam pojęcia. Najważniejsze jest to, że w końcu mam to, co chciałam. I pierwszą książką jest Daughter of the Siren Queen i ona na pewno ze mną jedzie na urlop, bo to jest właśnie taki klimat, który będzie idealnie nad morze. I zamówiłam sobie w twardej oprawie, chociaż pierwszy tom mam w miękkiej, ale nie było w miękkiej. Nie robi mi to jakiegoś specjalnie różnicy, natomiast pierwszy tom był naprawdę świetny. Dam wam tu odnośnik do recenzji, więc no drugi to jest po prostu obowiązkowo do przeczytania. Zresztą jest taki ładny. Kolejne dwie książki to są kolejne tomy cyklu o Darlindzie Jones. W Polsce wyszły 3 nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc i z tego co wiem, seria nie będzie wydawana dalej. No, dlatego ja się przerzuciłam jednak na czytanie ich po angielsku. I nie wiem, który jest czwarty, ten jest czwarty, ten jest piąty. I to jest też urban fantasy, czyli gatunek, który ja bardzo lubię, dlatego ogółem chętnie się z nimi zapoznam. Chętnie dowiem się, co dalej tam u naszej bohaterki, bo naprawdę ją polubiłam. Lecimy dalej, te dwie sobie zostawię na potem. Teraz Parasite, Mirę Grant. Jeżeli chodzi o Mirę Grant, to w Polsce wyszła seria Przegląd Końca Świata, gdzie pamiętam do tej pory, że jak miałam ją przeczytać, to mówiłam nie, w życiu, Jezus, zombie, polityka, totalnie nie moje klimaty, ja ani zombie, ani polityka, jakaś tragedia.
A powiem wam, że to jest seria, która naprawdę tak mi się spodobała, że zajęła honorowe miejsce, jedno z honorowych miejsc na mojej półce ulubionych książek, ulubionych serii. I naprawdę to, co Mira Grant mi tam zrobiła z głową, jak czytałam te książki, to było niesamowite. I no, dla mnie te książki są po prostu mistrzostwo. Uwielbiam je, uwielbiam, dlatego jestem ciekawa, co też Mira Grant zafunduje mi w tej powieści. Nie widziałam u nikogo w planach wydawniczych, żeby miał ją wydać. To nie jest jakaś nowa książka, ona jest z roku... Zaraz wam powiem, o ile to gdzieś tu znajdę. Ona jest z roku 2013, więc no, już trochę ma 5 lat. Natomiast jest to coś, co ja bardzo lubię, bo znowu jest, wiecie... zobaczcie, symbogen, czyli genetyka. Czyli obstawiam, że będzie dokładnie to, co ja lubię w swoim życiu czytać i robić. I mam jeszcze dwie książki. Pierwsza z nich to jest Pestilence. Nie ukrywam, że wzięłam ją głównie ze względu na okładkę. Sam tytuł Pestilence to jest zaraza. I ogółem jest to, nie wiem czy to jest urban fantasy, ale coś w tym stylu. No, trochę urban fantasy, trochę taka fantastyka. I teraz nie pamiętam, bo mam jeszcze Fighting Destiny. I to też jest trochę urban fantasy, tylko teraz nie pamiętam, która książka bardziej nawiązuje do Fae. Ale ta. Celtyckie legendy i Fae. Czyli chyba coś, wiecie, to będzie w stylu Sarah J. Maas. Zobaczymy. A to... Kurde, no nie jestem pewna. W każdym razie to są takie klimaty urban fantasy, więc w Polsce ten gatunek nie jest zbytnio rozpowszechniony, a ja go naprawdę lubię. Dlatego po prostu już zwątpiłam i zamawiam po angielsku. Nie robi mi to jakoś specjalnej różnicy. Ale okładki, słuchajcie, są naprawdę piękne, bardzo mi się podobają. I jestem równie ciekawa zawartości. I to by było na tyle. Nie liczyłam tych wszystkich książek, więc nie jestem pewna, ile do mnie dotarło, ale jak patrzyłam ogólnie na to wszystko, co mi się tutaj ustawia od jakiegoś czasu, to byłam trochę przerażona i myślałam, że będzie tego więcej. Ale nie jest tak źle, naprawdę. Jest tak całkiem spoko, więc jeszcze może mi się te wszystkie regały nie zawalą. I to by było na tyle. Jeżeli coś was zainteresowało albo już coś czytaliście, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych książkach i zobaczymy, może kiedyś sobie na ich temat podyskutujemy. Dzięki i na razie.